Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, chciałabym podziękować Pani Liz za dobrą współpracę nad raportem. Cieszę się, że sprawozdawczyni była otwarta na argumenty dotyczące m.in. uwzględnienia szczególnej roli małych i średnich przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości dostosowania się do nowych wymagów niż więksi producenci. Dziękuję również za zaakceptowanie mojego postulatu, by każde rozszerzenie dyre zakresu dyrektywy było poprzedzone dogłębną oceną wpływu, która powinna wykazać, jakie ewentualne korzyści wynikną z objęcia tymi przepisami nowych kategorii produktów. Wprowadzenie wymogów związanych z ekoprojektowaniem ekologicznym to ruch w dobrym kierunku i uważam, że parlament powinien wspierać tę inicjatywę. Pozwala bowiem ono na bardziej efektywne wykorzystanie energii. Przekłada się to nie tylko na ograniczenie szkodliwych emisji, ale również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Niestety niektóre zapisy proponowane w projekcie sprawozdania nie są dobrym rozwiązaniem. Aspekty etyczne są oczywiście istotne, ale uważam, że dyrektywa dotycząca e ekoprojektu nie jest odpowiednim miejscem, aby poruszać te tematy. Z kolei postanowienia mówiące o odpowiedzialności producentów za cały cykl życia produktów są zbyt daleko idące. Dlatego też zaproponowałam poprawkę, która zbliża je do ustaleń pakietu odpadowego. Dziękuję bardzo. Danke schön. Im Namen der ALDE-Fraktion, Herr Telitschka, Sie haben zwei Minuten. Uh, thank you, Madam President. Uh, Commissioner, uh, colleagues. Uh, first of all, I need to applaud uh, Frederic Gis. Uh,